spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Czy zgłębienie tajemnicy o męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest drogą do zbudowania prawdziwej relacji z Bogiem? Dziś spróbujemy opowiedzieć o wymiarach sakramentu Eucharystii. Krystyna Juckiewicz, zapraszam na Ewangeliarz Litewski. Eucharystia, msza święta, ma ten najważniejszy moment, czyli to przeistoczenie, kiedy każdy kapłan wypowiada te słowa Wielkiego Czwartku: to jest moje ciało, to jest moja krew, to czyńcie na moją pamiątkę. I wierzymy, że od tego momentu już tutaj z nami jest sam Chrystus. Myślę, że dla każdego księdza jest bardzo ważna ta pierwsza msza, czyli tak zwana msza prymicyjna. Jest to takie, no na pewno wielkie przeżycie i do tego kleryk przygotowuje się przez wiele lat, seminarium, i myślę, że ciągle powinienem do tego też wracać już po tych 29 latach kapłaństwa. Często mówimy, że Eucharystia jest też takim pokarmem duchowym i na pewno tak jest, że człowiek chce tego pokarmu, aby po prostu wzrastać duchowo. Tabernakulum z XVIII wieku, to tabernakulum używamy w Wielki Czwartek. Chrześcijanin, katolik powie, że przyjmuje żywego Boga, że ten Bóg chce do nas przychodzić, On chce nas przemieniać. Jeśli to no, z wiarą przyjmiemy, to przyjmujemy jakby no, życie do swojego serca. Więcej w swoim życiu spotykałem ludzi chorych, umierających, bo pełniłem posługę też w szpitalu, byłem kapelanem w największym szpitalu w Wilnie. Ludzie przyjmując tą komunię jakoś, w jakiś sposób, no nawet ich wyraz twarzy się zmieniał, także. Nie wiem, może to zabrzmi zbyt górnolotnie, ale jakoś promieniowali dosłownie. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus w obecności 12 apostołów ustanowił Eucharystię, będącą symbolem komunii i zjednoczenia między chrześcijanami a Chrystusem. Czy przyjęcie komunii świętej jest najważniejszym momentem dla zjednoczenia człowieka z Bogiem? Pan Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Wszystko inne prowadzi i tylko pomocą, drogą do spotkania z Chrystusem, ale szczytem spotkania z Chrystusem, zjednoczenia, jest komunia święta. Dlaczego potrzebujemy spowiedzi, zanim przyjmiemy ciało Chrystusa? Spowiedź jest przygotowaniem właśnie w pierwszej kolejności do przyjmowania Komunii Świętej, zjednoczenia. To jest szacunek do komunii, do sakramentu i przyjmowanie zatajonym, szczególnie ciężkim grzechem. Komunii Świętej pociąga za sobą jeszcze trudniejszy grzech świętokradztwa. Szacunek i przyjęcie, nasz wyraz
wiary, z czystym sercem przyjmując Komunię Świętą. Judasz przyjął Komunię Świętą z ciężkim grzechem. Kościół zachęca do takiego wyrazu szacunku do Eucharystii, do Komunii Świętej, zachowania postu eucharystycznego. Godzina przed przyjęciem Komunii Świętej nie spożywamy posiłków, post. To też takie przygotowanie się, skupienie się na tego momentu przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca, zjednoczenia z Nim. Czy Eucharystia chroni nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego? Eucharystia chroni, tak jak posiłek, który spożywamy dlatego, żeby przywrócić siły, móc iść, pracować, kochać, modlić się, tak Eucharystia daje siły. Zjednoczenie w miłości z Chrystusem daje siły nie grzeszyć, ale nie gwarantuje, że my już grzeszyć nie będziemy. Trzeba czuwać nad tym i żeby grzechu nie popełnić. W szacunku do Eucharystii mamy dbać i pilnować się tego, żeby diabeł nie namówił nas do ciężkiego grzechu. Jemu zależy na tym, ale czym częściej przyjmujemy komunię, tym więcej mamy siły duchowych podejmowania prawidłowych decyzji, a nie grzesznych. Kalendarium na najbliższy tydzień. 28 stycznia wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora kościoła z XIII wieku. Jest patronem dominikanów, studentów, teologów, a także wszystkich uniwersytetów. 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego, obchodzone jest od IV wieku. Kościół prawosławny. 28 stycznia wspomnienie świętego Pawła Step, mnicha, z IV wieku. 1 lutego wspomnienie świętego godnego Makarego Wielkiego, kapłana egipskiego. Kościół grecko-katolicki. 30 stycznia wspomnienie świętego godnego Antoniego Wielkiego z przełomu III i IV wieku. 2 lutego wspomnienie świętego godnego Eutymiusza Wielkiego z IV i V wieku. Święty Augustyn powtarzał, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu. A już za chwilę komentarz do Ewangelii, który wygłosi ksiądz Ronald Kuźmicki. Dzisiaj rozważamy słowo Chrystusa skierowane dla nas, dla naszych serc. Słowo, które dużo razy rozpoczyna się błogosławieni. Błogosławieni miłosierni, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni ci, którzy są cisi, pokorni i prześladowani. Cóż więc w języku biblijnym oznacza to słowo błogosławieni? Czasami na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że błogosławiony to znaczy ten, który osiąga w życiu sukcesy, który nie ma problemów, który ma więcej powodzeń niż niepowodzeń. Natomiast w języku biblijnym błogosławieni albo błogosławiony to jest ten człowiek, który znajduje się w ręku Pana Boga, który znajduje się w prowadzeniu Ducha Świętego i żyje w lasce. I są to różne doświadczenia. Doświadczenie ubogiego w duchu, czyli serce, które jest otwarte na słowo Pana Boga, które jest stęsknione, które jest spragnione, oczekujące Bożej chwały i również pełne pokory, wyznając, że to Pan Bóg jest największym skarbem, a Jego Słowo jest pełne życia. Błogosławieni, którzy są prześladowani. Nawet to prześladowanie czasami w naszych oczach mogłoby wyglądać jako przegrana, jako niepowodzenie. Natomiast Jezus mówi dla nas, jeżeli jesteśmy prześladowani z Jego powodu, czeka nas wielka nagroda w niebie. Jesteśmy błogosławieni, jesteśmy szczęśliwi. Zapraszam, bracia i siostry, każdego z nas odnaleźć te błogosławieństwa w swoim życiu, w różnych sytuacjach
I nawet takie, gdzie wydawałoby się, że są niepowodzenia, że są trudy, że jest cierpienia. A właśnie w takich sytuacjach objawia się Słowo Chrystusa, objawia się Jego chwała. Dlatego odwagi, wytrwałości i starajmy się garnąć się do naszego Pana poprzez źródło miłosierdzia, jakim jest Chrystus, aby trwać w Jego lasce, aby te błogosławieństwa były rzeczywistością naszego codziennego życia duchowego. Amen.